Tych informacji, jakie mam, to ta deregulacja ma dotyczyć jedynie obniżenia wymogów co do matury. Czyli będzie mógł przewodnik Kaczyński, tak kiedyś oficer, nie matura, jeszcze raz robić z ciebie oficera, więc tutaj będzie mógł ktoś bez matury również przystąpić do kursu przewodnickiego i zdać egzamin państwowy. No, może to jest dobry pomysł, bo były problem, czy wystarczy średnie wykształcenie, czy trzeba jeszcze maturę. No, maturę najczęściej zdawały osoby, które szły na studia, a nie wszyscy ją mieli. I mnie się wydaje, że oczywiście jest potrzebna wiedza w Tatrach, wykształcenie. Ale mamy wiele takich osób, które w taki sposób naturalny w Tatrach zawsze bywały i uczęszczały do Akademii Tatry, a nie do Akademii w sensie uczelni. I znam wielu ludzi o średnim wykształceniu, którzy są znakomici w Tatrach. Dwuletni przewodnicki, zdanie egzaminu państwowego i uzyskanie poświadczenia od marszałka wojewódzkiego, czyli nadal charakter państwowy i tu słusznie, dlatego że przewodnictwo górskie czy wysokogórskie to jest specyficzna przestrzeń i tutaj nie może taksówkarz, który właśnie stracił pracę, zabrać się za prowadzenie klienta na Mingusiewicką Przemysz pod Chłopkiem, bo może się to źle skończyć.